Cześć! Dziś zrobimy zdrową nutellę z awokado. Niektórzy z nas unikają awokado, ponieważ jak twierdzą, owoce te zawierają dużo tłuszczu. Są to jednak dobroczynne, jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które pomagają skutecznie nam obniżyć cholesterol. Ponadto awokado bogate jest w błonnik i kwas foliowy. Do przygotowania potrzebujemy 2 łyżeczki odtłuszczonego kakao, 2 łyżeczki miodu wielokwiatowego, garść posiekanych orzechów włoskich, 2 łyżeczki wiórek kokosowych, garść posiekanych płatków migdałowych, 1 dojrzałe awokado i 2 małe banany. Bierzemy 1 awokado, obieramy. Obrane awokado pokroimy na mniejsze części, aby łatwiej wszystko się połączyło w jedną całość. Gotowe posiekane awokado wrzucamy do miski. Banany możemy posiekać na drobne części. Następnie dodajemy 2 łyżeczki kakao. Możemy dać spore łyżeczki, jeżeli lubimy. 2 łyżeczki miodu. Pełną garść orzechów. Możemy dać jeszcze troszkę. Garść płatków migdałowych. I 2 łyżeczki wiórek kokosowych. Teraz wszystko zmiksujemy blenderem. Gotowy krem możemy przelać do pucharków. Podawać jako sos do różnych deserów. Krem możemy przyozdobić truskawką i listkami mięty. Możemy ewentualnie posypać jeszcze płatkami migdałowymi. Będzie bardzo fajnie wyglądać. Życzę smacznego!